Witam Państwa. Aby poczuć ekstremalne wrażenia, wcale nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy usiąść przed telewizorem i dać się ponieść emocjom gry w ciemno. Wrażenia zagwarantowane. A naszym graczem jest pani Adrianna Izdebska, studentka z Wrocławia. W mojej konfrontacji z Krzysztofem Iwiszem może pomóc mi to, że trenowałam boks i w związku z tym mam silną wolę i szybko podejmuję dobre decyzje. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że humor dopisuje. A co? Bardzo fajnie, cieszę się, ja wyczytałem w ankiecie, że trenowała pani boks. Tak, trenowała. Tak, ja też miałem jakiś epizod, ale z kickboxingiem i czasami nawet na Krupniczej, na hali jakieś tam sparingi miałem. O, też tam? No musimy się zmierzyć, nie? Jak gdzie indziej. Zmierzymy się? Tak, ale tylko boks. A w licytacji? Też, oczywiście. To się bardzo cieszę, zaczynamy grę. Proszę bardzo. To może szóstka. Znacząca jakaś? No to jest taka moja liczba od dawna. A dzień urodzenia, nie? Nie. Nie. Szczęśliwa liczba. Tak. Dobrze. 15. A to panie tak obaj do tyłu. Piętnasteczka też szczęśliwa? Tak. To jest taki dzień nasz wspólny z moim chłopakiem. Jest z nami chłopak? Tak. Jak ma na imię? Michał. Witamy pana, panie Michale, dzień dobry. Data pierwszej randki. Nie, no... Początek taki. Początek znajomości, dobrze. 46. Proszę bardzo. 35. Proszę. I ostatnia dobra. Może 21. I 21. Oczko. Świetnie, zapraszam na fotel gracza. Pierwszy raz w teleturnieju? Tak. No to fajnie, będzie debiut w grze w ciemno. Poza tylko są koperty. Kolejność gry jest następująca. Najpierw czytam pytanie, po czym pani wybiera kopertę, o którą w tym momencie gry pani walczy. Ja z kolei czytam cztery warianty odpowiedzi. Jeżeli pani trafi na dobrą odpowiedź, koperta jest pani. Jeżeli na złą, własnoręcznie zniszczy pani kopertę w tej oto niszczalce. Jedziemy? Jedziemy. Jedziemy. Oto pierwsze pytanie dla pani Adrian. Cesarzem którego państwa był Bazylii Bułgarobójca? O którą kopertę pani zagra? 46. Proszę bardzo. Rumunii, Jugosławii, Bizancjum czy Persji? W ogóle nic mi to nie mówi. Ciężko z tym. Ciężko będzie. B. Kompletny strzał. On panował w czasach Bolesława Chrobrego. Bizancjum. Odpowiedź C. Myślałam. Lewy, lewy, prawy. Lewy, lewy, prawy. Tak jest. Proszę bardzo, 46 do niszczarki. I w porządku. Zniszczona jedna. Ma pani jeszcze szansę na cztery koperty. Oto kolejne pytanie. Jakie imiona noszą bracia bliźniacy z dramatu Lilla Veneda słowackiego? Czemu pani się uśmiecha, no bo jak powiedziałam o bliźniakach? Nie. I się nie wolno pomylić. O którą kopertę pani zagra? 35. Bez podpowiedzi pani da radę? Nie czytałam. To przeczytam, może coś tu się skojarzy. Swaruk i Swarożyc, Lelum i Polelum, Spalim i Chrapalim, Pilim i Spożylim. Wszystko takie wydaje mi się...
Dziwne. Właśnie, ale jedna jest dobra. No to... Co znaczymy A? Sparuk i sparożyc. Niestety nie. Lelum i polelum. Odpowiedź B. Zastanawiałam się nad tym. Niszczymy. To co, niszczymy, prawda? Proszę bardzo. Ojej. 2 zniszczone, ale 3 jeszcze można mieć. Kolejne pytanie dla pani Adriany. Jak nazywamy ruchome fałdy skóry okrywające od zewnątrz oczy? O którą kopertę pani zagra? 15. Jak z pytaniem, w porządku w miarę? Zdawałam biologię na maturze. Powieki, brwi, rzęsy czy paznokcie? No to zaznaczymy A. No i widać, że była matura. Bardzo dobrze. Pierwsza zdobyta, tak zwana honorowa. To już teraz dużo łatwiej będzie zdobyć, bo już spokojniej te 2 kolejne. Przedostatnie pytanie dla pani Adriany. Który z tych ssaków nie występuje w stanie dzikim w Afryce? O którą pani zagra teraz? 21. Bardzo proszę. Niedźwiedź, lew, żyrafa czy słoń? W Afryce. Niedźwiedzie przetrzymują zimy, prawda? Więc... Myśli pani niedźwiedź, tak? Zastanawiam się. I że nie występuje w Afryce? Mhm. A czarne niedźwiedzie? No właśnie, i tu się zastanawiam właśnie nad rodzajem. Bo są... Właśnie. Różne niedźwiedzie. A żyrafa występuje? Tak. Mówiłam, że nie mam wątpliwości. Ale w stanie dzikim? A w stanie dzikim? Bo nie, bo są też domowe, prawda? A to jest, że w dzikim pytanie. Nie występuje. No. Właśnie. To jak pani sądzi? Na przykład w dżungli żyrafa może być? No, wątpię. Tam są duże drzewa. No właśnie. Bo jej się szyja zapląta. Dobre. To który nie występuje? C. W stanie dzikim. Dzikim to no. Żyrafa nie występuje. Nie pytamy o udomowione, prawda? Żyrafa. Żyrafa nie występuje w Afryce. A niedźwiedź? Mi się wydaje, że brunatny występuje. Że brunatny występuje? Mhm. A pan Michał? Może chłopaka zapytamy. Proszę na palcach pokazać, który wariant. Wie. A pan nie wie. To jaka decyzja, pani Adrianno? Słoń. Słoń, tak? Tak. Nie występuje w Afryce. Czyli pani stawia na D, na słonia. No się niech będzie słoń. Niestety nie. Chłopak Michał? Niedźwiedź. Niedźwiedź, tak odpowiedź A. No właśnie. Proszę, 21 do niszczary. Zniszczone i teraz będzie pani grała o ostatnią swoją kopertę z numerem 6. Oto ostatnie pytanie dla pani Adriany. Będzie łatwiej, jak zostanie mi jedna. A to wiem, to nie wiadomo, czy dobrze niszczy, czy źle, prawda? Nazywamy proces wymiany gazowej u organizmów tlenowych. Trawienie, perystaltyka, wiatry, oddychanie. Dobra, to zaczynam D. Którą? D. Bardzo dobrze. W końcu biologia była, prawda, na maturze. To się wie. Tak, poproszę koperty na środek. Nie no, trochę. 2 pani zdobyła. Pani Adrianno, czy zechciałabym pani sprzedać te koperty? Czy je pani zabierze z sobą?
Myślę, że możemy się potargować. Proszę bardzo. Jaka kwota? Na początek 8 tysięcy. Na początek, tak? Tak. A na koniec ile będzie? Zobaczymy, jak będziemy schodzić. To schodzimy. Proszę bardzo. Ile? No to ja powiedziałam, na początek 8 tysięcy. A tak, żeby nie targować, to ile? Ile do wzięcia? 7. Czy woli pani targować się? Targować. Dobrze. Ja daję 1000 zł. 2. Zgoda. Proszę, 2000. Proszę do studia 2000. Dziękuję bardzo. Pani Adrianno, oto 2000, koperty moje, tak? A co za jedno? Dobrze, 2000 proszę. Podejrzany pan jest. Dziękuję. Proszę bardzo. No dobrze. Sprzedana? No to nie będzie sprzedana. 4000, to jest pani wygrana w Zewsielne. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Do widzenia. A naszym graczem jest Maciej Wójcik, asystent zarządu Wrocławia. Ja jestem wodnikiem, więc wodniki podobno mają dużą intuicję. Do tej pory w życiu zawsze ta intuicja mi bardzo pomagała i na tą intuicję dzisiaj postawię. Witam serdecznie, pani Maciu. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Asystent zarządu. Bardzo między fajnie. Innymi, między innymi. A co jeszcze? A bardzo wiele różnych rzeczy. I kelner, i nauczyciel. Dzisiaj dyrektor oddziału niemieckiej firmy w Polsce. A super, proszę. I nurkuje pan, wyczytałem? I nurkuje, i żegluje, ale pan też nurkuje. Też nurkuje, tak. Narty? Narty uwielbiam. Ale ci, co żeglują latem, muszą jeździć na nartach zimą. Tak, a oprócz tego wszystkiego jeszcze gracz teleturnieju Gra w Ciemno. Po raz pierwszy... Zaczynamy grę. Proszę bardzo, możemy wybierać koperty. Będę patrzył na te, które się do mnie uśmiechają, więc to będzie szóstka. Czy jest jakiś powód, że właśnie szóstka się uśmiecha? Nie, ona się uśmiechała bez powodu. Bez powodu, właśnie miła jest taka. Bardzo miła. To będzie dziesiątka. Proszę bardzo. Czwórka. Proszę. Czternastka. Czternastkę to mamy tu. I ostatnia, dobra. Siedemnastka. I 17. Świetnie. Zapraszam na fotel gracza. Kto pana wspiera dzisiaj? Dzisiaj wspiera mnie moja bratanica Iwona. Witamy panią, pani Iwonę. Dzień dobry. Też nurkuje? Nie, jeszcze nie, ale mam nadzieję, że kiedyś namówię do tego. Zaczynamy. Oto pierwsze pytanie dla pana Macieja. Która reprezentacja piłkarska zdobyła Puchar Narodów Afryki w 2000 i 2002 roku? Bardzo ciekawe pytanie. Prawda? Która koperta? Koperta numer 4. Rozumiem, że śledzi pan Ligę Afrykańską. Z wielkim zapałem. Egiptu, Nigerii, Kamerunu czy Zambii? Nie będę się zbyt długo zastanawiał, bo wszystkie te odpowiedzi mogłyby być prawidłowe, jak dla mnie. Wybiorę Kamerun. Rewelacja! Pierwsza, najważniejsza koperta. Oczywiście pamięta pan w 2000 roku, z kim grali i jakim wynikiem się skończył. Ale już nie będę pytał. Okej. Dobrze? Pierwsza koperta zdobyta, 4 jeszcze do wygrania i kolejne pytanie. W których górach leży szczyt Trzy Korony? Najpierw koperta. Może teraz od końca, 17. Proszę bardzo. W Stołowych, w Pieninach, w Sowich czy w Świętokrzyskich? Myślę, że szczyt Trzy Korony leży w Pieninach. Oczywiście.
Już nie pytam, bo na pewno pan wie, że 982 metry, prawda? To jasne. Dwie wygrane, trzy do wzięcia i kolejne pytanie. Pani archeolog, bohaterka filmów i gier komputerowych to... Najpierw koperta. Koperta numer 10. Proszę. Clarice Starling, Lara Croft, Emma Peel, Tara King. Myślę, że jest to Lara Croft. Oczywiście. Kto zagra ją w filmie? Angelina Jolie. Przepiękna kobieta. No to pamiętamy, nie? Oczywiście. W porządku. Trzy koperty wygrane, dwie jeszcze do wzięcia. Przedostatnie pytanie dla pana Macieja. Jakim herbem pieczętował się sienkiewiczowski Longinus Podbipienta? O którą kopertę pan zagra? O kopertę numer 6. Proszę bardzo. Zerwi Kubrak. Zerwi przepraszam. Zerwi Pludry. Zerwi Kaptur. Czy Zerwi Łapcie? Wszystkie odpowiedzi są bardzo interesujące. Postawię na odpowiedź C. Zerwi Kaptur. Bardzo dobrze. I świetnie idzie. Cztery wygrane i teraz walczy pan o ostatnią swoją kopertę. Kopertę z numerem 14. Oto ostatnie pytanie. Który zespół wylansował przebój Fabryka Małp? I oto warianty. Kombi, Lady Punk, Republika czy Budka Suflera? Jest to przebój z moich czasów młodości. Powinienem wiedzieć i postawię na Lady Punk. Jak to leciało? O nie, nie zaśpiewam. Ja też bym tego już nie zanucił. Ale oczywiście Lady Punk, odpowiedź B. Poproszę na środek koperty. No i co? Świetny kopertowy wynik. Bardzo się cieszę. Spodziewałem się takiego wyniku. Bardzo miło. Jak pana zobaczyłem, pomyślałem, że będzie komplet. No i okazało się, że był, mimo że pytania niektóre nie były łatwe. Ale najtrudniejsza część przed nami. Przyjemność. Proszę bardzo, mamy 5 kopert i oczywiście muszę pana zapytać, czy chce pan sprzedać te koperty, czy nie? Chciałbym ponegocjować z panem sprzedaż tych kopert. Proszę uprzejmie. Komplet czy jakoś po kolei? Myślę, że w komplecie będzie taniej, więc za komplet zaproponuję na początek 50 tysięcy. To na początek. Tak. A jak planuje pan wyjść na końcu, już tak między nami? Myślę, że sprzedam te koperty po kolei i osiągnę wynik lepszy niż 50%. 50 tysięcy. Nie sądzę. Nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Dlatego mówię, że jak pan się spodziewa mniej więcej, że jak się skończy dla pana gra, tak finansowo? Bo pan musi mieć jakieś założenie. Nie mam żadnych założeń. Myślę, że tutaj nie można robić żadnych założeń, jak się siada naprzeciwko pana. Czyli nie zakładamy nic, tak? Po prostu sobie negocjujemy. Tak jest. Zobaczymy, gdzie wylądujemy. Tak jest. Dobrze. Byle w bezpiecznym miejscu. Panie Macieju, a może zrobimy jeszcze inaczej? Proszę bardzo. Ja będę mówił, ile jest w kopertach, dobrze? Okej. I będę proponował więcej, niż tam jest. Zgoda? Bardzo się cieszę. A pan się będzie zgadzał. To jest dobry scenariusz. I zaczynam od 17. Tu jest 100 złotych. Proponuję 1000. Dobra oferta? Bardzo dobra oferta. Ja proponuję mimo wszystko 8000. No jak zaszło mową? No jakoś nie udało się jej zrealizować. No dobrze. Żeby ułatwić grę, dobrze? Dobrze. Proszę 17 otworzyć. 100 złotych. 100 złotych. Chciałem pokazać panu, że mówię prawdę. Bardzo często. Ale 1000 złotych nadal jest aktualny za tą kopertę. To na pewno jest lepsza propozycja niż 1000, niż 100 złotych. No. To już jest pana koperta. Jak pan się zgadza za 1000 ją sprzedać, to takim kluczem pójdziemy przez następne koperty. Może być?
Myślę, że zostawimy to 100 zł i spróbujemy ubarwić te nasze negocjacje przy następnych kopertach. Dobrze, 14 na przykład. Ile? 14 to jest bardzo ładna koperta. Myślę, że 10 tysięcy to jest dobry początek. A ja daję za nią 1000 zł. A tam jest 0. Tym razem panu uwierzę i wezmę 1000 zł. 1000 zł do studia, proszę. Proszę bardzo, 1000 zł pana, 14 moja, tak? Tak jest. Za 10 ile? Za 10 myślę, że muszę standardowo zacząć od 10 tysięcy. A ja dam za nią 3000. Ja myślę, że powinienem podnieść stawkę, ale poproszę za nią o 8000. Ale umawialiśmy się, że ja zawsze będę dawał więcej niż jest w kopertach. Tak się umawialiśmy. Tak, bo tam są 2000, więc daję 3. Ale ja myślę, że tym razem nie uwierzę w to do końca. Żeby panu ułatwić, zaproponuję 6000. To proszę otworzyć 10. Proszę bardzo. 2000. Tak, połóżmy. Dawałem 3, prawda? Zgodnie tak z jest. Umową. Dobrze. 6. Ile? Chyba muszę zmienić strategię negocjacji, bo trafiam dokładnie w co drugą kopertę. 6 jest wyjątkowo drogą kopertą. 25 tysięcy. Ja dam za nią 4 tysiące. To ja zaproponuję 20. A jak z naszą umową? Nadal się nie sprawdza. Może sprawdzi się przy ostatniej kopercie. Sprawdza się. Mówiłem, że daje więcej niż jest, prawda? Tak. Przy 17 dawałem 1000, a jest 100 zł. Tutaj przy 10 dawałem 3, a jest 2000, prawda? Tak. No. Przy 14 mówiłem, że jest 0, prawda? Tak. Dałem i 1000. Uwierzyłem. Tak, dobrze pan zrobił. Cały czas mówię prawdę. W 6 ma pan 3000. Ja daję 4. Kiedyś pan musi zablefować, więc myślę, że to jest tym razem. I na razie pozostanę przy 20 tysiącach. Dobrze, ja dam 5. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia. To ja zejdę bardzo mocno w dół i zaproponuję 10 tysięcy. To ja za 6 dam 6 tysięcy. Między 6 a 10 mamy 8, więc 8 może być naszym kompromisem. A ja mówiłem, że tam są 3 tysiące, prawda? Dawałem tak. 6 panu. Tak. Proszę sprawdzić. Dzisiaj jest pan wyjątkowo prawdomówny. No tak się mówiliśmy przecież. 3 tysiące. Tak, 3 tysiące. Tak jak mówiłem, prawda? Tak. No to kiedy mi pan w końcu uwierzy? No raz już panu uwierzyłem. No. Może akurat ten niewłaściwy. Ale 3 razy nie. 3 razy nie. No. Czyli bilans jest 3-1. 3-1, tak. Ale jeszcze jest szansa poprawić ten wynik. No właśnie. Kopertę numer 4 proponuję oddać mi za darmo. Bo tam jest minus. Nie trafiam dzisiaj z decyzjami, to może poprosiłbym o wsparcie. Chciałem proszę zapytać, bardzo. Co myśli na ten temat Iwona. Ja myślę, że pan Krzysztof mógłby jeszcze coś zaproponować na temat tej koperty. Nie oddawać jej za darmo. Nie, umówiliśmy się, że zawsze będę dawał więcej niż tam jest, prawda? Więc jak ja zabieram tę kopertę, to pan uratuje sobie te wszystkie swoje 6100, co pan ma. Tak jest. A co z tamtymi kopertami? Będziemy dalej negocjować? Już otwarte są. Są już wszystkie otwarte. Pozostała nam 4. 4 i 14. To byłyby 2 koperty, przy których uwierzyłbym w pana.
14 też otworzę, żeby nie było, że tu blefuję. Dobrze? Otwieramy. I tu mamy 0. I mówiłem, że jest 0, prawda? Mhm. No i ciekawy jestem. 4 koperty i w każdym przypadku mówiłem prawdę. Tak. I nie mam powodów, żeby przy czwórce blefować, prawda? Powodów pewnie pan nie ma, ale przyjemność zawsze jakaś z blefu też jest. Myślę, że nie oddam jej panu za darmo. Myślę, że to jednak jest tylko gra. W związku z tym zaryzykuję. Ja założyłem sobie z góry, jak wstałem rano, że dzisiaj będzie dzień bez blefu. Chyba, że pan teraz też blefuje. Myślę, że mógłbym tą kopertę panu sprzedać. Za darmo nie chciałbym jej oddać. A jak z naszą umową dżentelmeńską? Umowa była tylko jednostronna. Pan zaproponował, a ja powiedziałem, że zobaczymy, jak będzie w negocjacjach. Pan powiedział, że bardzo się panu podoba taki wariant, taka umowa. Ale miałem nadzieję, że pan zaproponuje jakieś większe kwoty. Proponowałem cały czas więcej. To prawda. Za 0 1000 zł na przykład. To prawda. Za 100 zł też 1000. A za 3000 6000. Do tej pory to były bardzo dobre propozycje. Właśnie. Ale myślę, że ta koperta może kryć jakąś tajemnicę. I niekoniecznie musi tam być minus. Więc myślę, że zabiorę tą kopertę, bądź możemy ponegocjować jakąś jej wartość. Za darmo jej nie oddam. To słucham pana propozycji. Mamy tutaj 6000. To, żeby było równo, to jest 4. Niech będą 4000. Dobrze, pan mówi 4000, prawda? Tak. Zgadzam się. Bardzo dziękuję. Proszę 4000. Proszę bardzo, 4000 pana i koperta numer 4 moja, tak? Tak jest. Ja bardzo się cieszę. Tak przypuszczałem. Ale mam nadzieję, że pan też się cieszy. Ja też się bardzo cieszę. Jest bardzo przyzwoita kwota. 10 100 na koniec gry. Bardzo dobra kwota. Bardzo dobra. Bez ryzyka. Bez ryzyka. I co zrobimy z tą 4? Ja myślę, że pan ma jeszcze jakąś ciekawą propozycję. Tam jest minus. No bo co mam, że pan odkupił, no nie fair byłoby, prawda? Minus no jak za pieniądze. Minus, to coś tam mógłbym zapłacić za niego, jak nie taki wielki minus, tylko taki średni minus. Zapłaciłby pan, tak? Zawsze chętnie z panem ponegocjuję. Ale szczerze powiedzieć? Proszę bardzo. Żeby był dreszczyk emocji, ja bym za tą 4 chciał dużo. Tak myślałem. Chciałby pan wszystko. Wszystko nie, ale całą gotówkę. Widzę, że pan oglądał wasz program. Ale bardzo całą lubię. Gotówkę. Zostawię panu 3000, 2000 i 100 zł. Koperty, a gotóweczka moja będzie. I do pana wróci te 5000, do pana wróci 4. Kusząca propozycja. 5000 to już 2 tygodnie pożeglowania na Mazurach jest. Nie jest to taka zła kwota, ale jak to będzie minus 100%, to nic z tego nie wyjdzie. Ale ja myślę, że to jest tylko gra, powinniśmy się dobrze bawić. Ja odkupię od pana tą 4 za całą gotówkę. A to mi się podoba, jak gracz się nie boi. Proszę bardzo. Biorę wszystkie pieniądze, 5000 i teraz 4 jest już z powrotem pana. Tak. Zakończymy grę, oglądamy, czy ma jakąś propozycję dla mnie. Jeśli pan by chciał kupić tą 4, ona teraz mocno zyskała na wartości, to o 4 możemy jeszcze porozmawiać. Słucham propozycji. 25000. Żeby pan coś na tym zyskał, dołożę jeszcze 1000 i proponuję 6000 za 4. No i teraz, żeby wyczuć ten dobry moment.
Czwórka jest warta 25 tysięcy. Ale co, nie negocjujemy nic? Negocjujemy. Cały czas. Bo pan 25 mówił. To echo chyba powtórzyło. Może to echo wie coś więcej niż ja. Dobrze, czwórka jest warta 20 tysięcy. I ja o 1000 idę w górę. 7 tysięcy. Coraz bardziej wierzę w to, że tam jest minus i to być może minus duży, ale ponegocjujemy jeszcze. Będę bardziej agresywnie zmniejszał cenę. 15 tysięcy. A ja bardziej agresywnie pójdę w górę. 10 tysięcy za czwórkę. Skorzystam z pomocy Jasne. Mojego medium. Ja bym jeszcze ponegocjowała. Negocjacje idą w dobrą stronę. Chyba ryzyko mamy we krwi. Myślę, że... Tu mamy 5 tysięcy i tu mamy 10. No... Niech będzie 13 tysięcy. To taka szczęśliwa cyfra. To mi nic nie pozostaje innego, jak powiedzieć 11 tysięcy. To tym razem ja wrócę do początku naszej negocjacji, uznam, że pan mówił prawdę i zgodzę się na tę propozycję. Tu mam 5 już, 6 tysięcy do studia, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tu ma pan 11 tysięcy i czwórka moja, tak? Tak jest. I co, zostawiamy tak? Jeśli ma pan jeszcze jakąś ciekawą propozycję? 16, 100 na stole, prawda? Tak. Po pana stronie. To 0, obiecałem też, prawda? Tak. Że pan miał 4. Tak, proszę bardzo. No mam propozycję, prawdę mówiąc. No może warto by mieć jednak 5, prawda? Aha, pan by chciał odkupić czwórkę. Jeśli ma pan lepszą propozycję? Słucham, jestem otwarty na każdą propozycję. Tak. Ale tym razem będzie ostrzejsza. Zostawię panu tą pamiątkową 0. Tak. Wszystkie koperty, które pan ma. Tak. Oprócz 0. I 11 tysięcy. Stawka już jest wysoka. Co myślisz na ten temat? Ja myślę, że to trochę drogo. Drogo? Koperta jest dużo warta. Ale fajna zabawa. Bardzo fajna, bardzo fajna. Czuję pan, że się zgodzę. Zakładając, że tu jest minus. Tak czuję. Tak. Tak, tak czuję. Ja też ryzykowałem, dawałem 11 tysięcy, prawda? Oczywiście. I teraz proponuję, żeby pan zaryzykował. Ja już ten minus raz odkupiłem za 5 tysięcy. I myślę, że... 16 tysięcy to jest bardzo duża kwota. To już odpuszczę te żagle. Spróbuję zrealizować jakąś inną fascynującą podróż. 16-100. Tak jest. I pozostanę przy tych kopertach i przy tej kwocie pieniędzy. Rozczarował mnie pan. Wiem. Nie zaryzykuje pan? Panie Macieju. Dobrze, panie Krzysztofie, zrobię to dla pana. Kupię od pana tą kopertę. Za 11 tysięcy i te 4 koperty. 3. Bo to 0 to mi pan zostawi na pamiątkę. Tak. Z zera już nie będzie ryzykuje można... Ryzykuje pan, tak? Tak, ryzykuję. Proszę, wszystko na moją stronę. To jest gracz właśnie, bardzo. No. Wszystko jest teraz moje, pana jest 0. Moje są te wszystkie koperty wartościowe i wszystkie pieniądze. Tak. I pan ma czwóreczkę, prawda? I mam czwóreczkę i mam 14. Tak. I teraz słucham pana propozycji. Panie Krzysztofie, czy chciałby pan odkupić tak wartościową kopertę? Nie. Tak myślałem. W takim razie ja pozostanę przy tej kopercie. Ale powiem tak, kwestia ceny.
Ponieważ za każdym razem podnosimy stawkę, to myślę, że musimy wrócić do tej stawki 25 tysięcy. A może zróbmy inaczej, tak. Bo mam ciekawą propozycję dla pana. Słucham. Od 1 do 50 proszę podać trzy liczby, trzy numery kopert. Od 1 do 50, bez tych, co już braliśmy. Mhm. Już mam pierwsza? Podać? Tak, pierwsza. Ósemka. Tak, 16. Następna. 16, tak? Tak. I 19. Tak. I 19. Proponuję panu tą czwórkę zamienić na te trzy koperty. I one będą pana. Niezależnie, co tam jest. Zamienił pan sobie cztery koperty. Na kijek. Panie Krzysztofie, pozostanę przy tej czwórce. To zła zabawa, panie Macieju. Bardzo dobra zabawa. Bawimy się. No dobra, bawimy się. Bierzemy tam. Byłby pan uprzejmy przyjąć tę kopertę? Oczywiście. Dziękuję. Tak, 8, 16, 19. Tak jest. I teraz dwa, trzy. Zamieniamy, tak, tą czwórkę? Zamieniamy. Na te trzy koperty. Będziemy się dobrze bawić. Teraz proszę zobaczyć, co było w czwórce, prawda? O co tak tutaj walczyliśmy cały czas? Kilka razy. Minus 50%. To może już pan zniszczyć ją, tak żeby nam już przeszkadzała? Ja ją odkupiłem od pana dwa razy, pan raz, prawda? Już dobrze pamiętam. Raz odkupiłem i raz teraz zamieniłem. Tak. Ile pan miał kopert? Miałem kopert 5. Tak jest. Pan ma teraz 4 koperty, żeby było sprawiedliwe. Chciałbym, żeby pan nadal miał 5 kopert. I jeszcze jedną liczbę proszę wymienić. 37. Chce pan tą kopertę? Tak. Nie chcę? Proszę ją przynieść. Tu mamy znowu komplet. Tak jest. Ja lubię taką grę. Ja też. To teraz może sprawdźmy, na co pan wymienił. Dobrze. I czy ryzyko się opłacało? Raz się opłaca, raz nie, prawda? Tak jest. Zacznijmy od ósemki. Proszę, po kolei. Co jest w ósemce? To jest pana koperta. 3000. Nie jest źle. Nie jest źle. Tak. Nawet bardzo dobrze. Już tak połóżmy, żeby było widać. Przynajmniej nie ma minusa. Tak. Na razie. 16 poproszę. Co pan tam sobie wylosował? 0. 0. Drugie do kolekcji. Ale nie jest źle, prawda? Nadal nie, nie jest ma minusa, źle. Właśnie. Proszę, otwórzmy 19. Trzy tysiące. Bardzo dobrze. Nie jest źle. Pan już 6. Nawet nam się ładny wzór ułożył. I teraz tak, ta ostatnia koperta, którą panu zaproponowałem, te 37. Tak. Oby tam nie było minusa. Oby. Proponuję panu wymienić na te 3000, które mam. Koperta numer 6. Wolałbym ją wymienić na te 11 tysięcy, co tam leży obok. W gotówce. 11? Mhm. Ale umawialiśmy się na koperty. No to nie wymieniajmy jej. Niech będzie ryzyko do końca. Ryzyko do końca? Tak. No. A jak tam minus? No jakbyśmy wiedzieli, co tam jest, to by nie było ryzyka. Z minusem wypuścić. To niech pan mnie nie wypuszcza z minusem. Proponuję te 11 tysięcy albo zostawmy tą kopertę. 3000 to taka. Nie mogę pana z minusem wypuścić, no. Dobra, 11 tysięcy. I koperta 37 moja, tak? Koperta 37 pana. Proszę bardzo. Ja myślałem, że pan będzie ryzykował do końca. Prawdę ja też mówiąc. Tak myślałem. Odkupi ale nie pan... sądziłem, że pan się zgodzi na te 11 tysięcy. Panie Macieju, odkupi pan ode mnie to 37? Nie. Proponuję znowu. Wszystkie koperty i wszystkie pieniądze. Tak jest. Wszystkie koperty i 11 tysięcy za kopertę 37.
Mam nadzieję, że się pan zgodzi. Tym razem pana ryzykować do końca, nie? Lubi pan tych, co ryzykują do końca. Ale wypuszcza ich pan czasami w skarpetkach. No, ale wie pan co? Ja szanuję ryzykantów i dobrych graczy. A ja lubię ryzyko i przyjmę pana propozycję. O, i to jest gra, super. Pieniądz na moją stronę poproszę. Wszystkie koperty także są moje. I panu zostaje jedna koperta. Koperta 37. Tak. Chciałby pan ją spieniężyć? Kupić ją? Tak. Słucham propozycji. 37 musi być już warta więcej niż ja za nią zapłaciłem. Więc myślę, że 30 tysięcy. Proszę, 30 tysięcy do studia. Aż tyle emocji się nie spodziewałem. Dobry gracz, się dobrze gra. Bardzo mi miło. Teraz tak, tu jest 30 tysięcy i koperta 37, prawda? Tak. Widzę, że pan jest bardzo dużym ryzykantem. Nie chciałbym panu, pana wypuścić tutaj z niczym. Tak. Proponuję tą 37. Po prostu zniszczyć, nie zaglądając. Dobrze. Proszę bardzo. Panie Macieju, bardzo mi się podobało, jak pan grał. Bardzo miło mi się z panem grało. Cała przyjemność była po mojej stronie. Dziękuję bardzo. 30 tysięcy może pan przesunąć na swoją stronę. Gratuluję i to są pana pieniądze. Dziękuję bardzo. Panie Macieju, no po prostu super się grało. Świetna gra, polecam wszystkim. To są, były właściwie fajerwerki na pańską cześć. Dziękuję za super bardzo. Grę. 30 tysięcy to jest pana wygrana w grze w ciemno. Gratuluję. Dziękuję Cieszę bardzo. Cieszę się. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Postawiłem troszeczkę na intuicję, dużo na ryzyko, ale to się właśnie opłaca. Bardzo dobrze się bawiłem, a przy okazji wygrałem jeszcze dużą sumę pieniędzy. Państwo również mogą grać w ciemno, wygrywać, chociażby tak jak pan Maciej. Zapraszamy SMS o treści start pod numer 75550. Dziękujemy i do zobaczenia. Pani również dziękuję. Do widzenia.